Witam, z tej strony Cube, a to 27 odcinek Kubła Zupki i w tym odcinku zajmiemy się tematem, nazywa się on Knor, danie makaron, bolognese. I miałem już okazję kiedyś próbować tego. Z tego co pamiętam, to było całkiem niezłe. Nawet pamiętam okoliczności, w których to jadłem. Pewne osoby pewnie też pamiętają. No cóż, dobra, no to przeczytajmy sobie, jak to przygotować. Zalej porcję wrzątkiem do poziomu oznaczonego wewnątrz kubka. Dokładnie wymieszaj, przykryj wieczkiem i odstaw gotowe do spożycia po około 5 minut. Także prosta sprawa, idę to sobie przygotować. Dla lepszej prezentacji pomyślałem, że zdejmę wieczko i pokażę wam, co jest w środku. Także tak wygląda zawartość tego kubeczka. No i co? I czekam na moją wodę, nie? A tak wygląda już nasze danie po przygotowaniu. Także idę je zjeść. No to smacznego. Jak zauważyliście, to nie jest taki długi makaron jak w spaghetti, tylko to są takie króciutkie nityczki, więc no. Taka jest różnica. Takie słodkie. Dziwne. No, najlepsza rzecz, jaką jadłem, to nie jest, ale takie średniawe, myślę, w tym guście. Ło! Geju. XD. Także pora na pewne podsumowanie. Czy mi to smakowało? Średniawka. Myślę, że... Jak to się nazywało? Mr. Bacon and Cheese? Wciąż wygrywa, wciąż jest na czele w tych daniach. I czy jest lepsze od carbonary? Nie, jest delikatnie gorsze. Jest taką naprawdę średniawką. Szczerze, bardziej smakowało mi to jak pomidorowa, niżeli takie spaghetti, bo sos był w bardziej takiej płynnej formie, no bo w końcu woda z proszkiem. Może nawet jako takie porównanie na następny odcinek dam jakąś zupę pomidorową, bo mam jedną taką w szafce. To będziecie wiedzieć, o co chodzi. W każdym razie pora przejść do not. Także smak 3 na 5, to chyba będzie takie w porządku. No, da się zjeść, ale no nie jest jakieś super, jest po prostu no, średnie. Makaron 3 też. W sensie nie chodzi o sam smak, tylko koncept tego, że ten makaron ma być taki krótki. No średnio mi się to podoba po prostu w spaghetti, rozumiecie? No i ostrość 1, no słodziutkie to było. Takie, no. No cóż. Dobra, no to tyle w tym odcinku Kuba Zupki. Do zobaczenia w następnym. Będę testował jakąś pomidorową zupę. Także do zobaczenia. Zapraszam na mojego Facebooka, Snapchata, do oceniania tego filmu, subskrybowania kanału i do zobaczenia innych recenzji na moim kanale.
Także trzymajcie się, do zobaczenia i hej!